Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Piotr Pyrdoł, jak na gorąco ocenisz dzisiejsze spotkanie UKS-u? Na pewno jest niedosyt, ponieważ straciliśmy bramkę, która zabrała nam 2 punkty w samej końcówce. A swój występ jak ocenisz? No bo my widzieliśmy wspaniałą bramkę, dobrą, dynamiczną grę twoją. Na pewno cieszę się z bramki, ale była to zasługa całego zespołu. Dostałem bardzo dobre podanie. No nie należy popadać w hura optymizm, tylko cały czas pracować i mam nadzieję, że trener będzie dawał mi coraz więcej szans. Dziennikarze Łódzcy na konferencjach często pytają, czy trenera, czy zawodników, jak to jest z UKS-em, bo w pierwszej połowie UKS tak trochę sennie chce uśpić rywala, a w drugiej połowie zazwyczaj strzela pierwszą bramkę, potem broni tego wyniku albo stara się zrobić jeszcze coś więcej. Jest taka taktyka wasza? Znaczy na pewno nie rozpatrywałbym tego w taki sposób. Każdy mecz jest inny. My staramy się w każdym meczu zdominować przeciwnika, ale to jest piłka nożna i zdarzają się błędy i czasami tak to wygląda, że jedna połowa jest po prostu lepsza niż druga. I muszę się zapytać o to jeszcze na koniec, jak to jest przed każdym meczem, bo też nieraz widzę, że to tata cię przywozi na mecz, rozmawiacie, jakoś przeżywacie, dostajesz jakieś wskazówki od swojego taty? No wiadomo, tata też jest trenerem i stara się mi pomagać jak najbardziej i czasami analizujemy moją grę, ale jednak to nie jest tak, że omawiamy nie wiadomo ile, tylko po prostu ważne wskazówki i ja się bardzo z tego cieszę. Teraz już powoli zapominamy o tym meczu. UKS jedzie do Pruszkowa, a potem GKS Bełchatów. To jest 6 punktów do zrobienia, twoim zdaniem? Nie chciałbym składać teraz takich obietnic. My w każdym meczu wychodzimy i gramy o zwycięstwo i walczymy z całych sił. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego.